271,4 punktu, wyprzedza Severina Freunda aż o 13,5 punktu. No ale teraz czekamy, jaka będzie odpowiedź lidera Pucharu Świata Petera Prewca. 0,9 punktu to różnica między Polakiem a Słoweńcem po pierwszej serii. Na korzyść Petera Prewca oczywiście. Jest już zielone światło dla Słoweńca. 145,5 musiałby skoczyć, aby wyprzedzić Kamila Stocha. No i popatrzmy, czy będzie ta odległość. Nie będzie! Peter Prewc dzisiaj może w ogóle wypaść poza podium, a to będzie oznaczać nie tylko 11 w karierze zwycięstwo dla Kamila Stocha, ale także, iż pojedzie on do Soczi jako lider Pucharu Świata. Tak jest, proszę Państwa. 132 metry zaledwie skacze Peter Prewc. Ma odjęte 2,5 punktu. Noty sędziowskie 4,18, 1,17,5 punktu, a więc na pewno przegra z Kamilem. Myślę, że przegra także z Severinem Freundem, a być może również z Noriaki Kasanowicz. Chociaż jego przewaga nad Japończykiem była jednak bardzo wyraźna, bo ponad 12-punktowa. A więc jeśli podium dla Petera Prewca to najniższy trzeci stopień, co by oznaczało, że Kamil dzisiaj uzyska nad nim 40 punktów przewagi, będzie nowym liderem Pucharu Świata. Tak też się dzieje, proszę Państwa. Dwa z rzędu wygrane konkursy przez Kamila Stocha. Czwarte w tym sezonie zwycięstwo i powrót na tron, na miejsce lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Brawo, brawo, brawo. Brawo, jeszcze raz brawo dla Kamila Stocha. O 0,9 punktu Peter Prewcy wyprzedził Noriakiego Kasai i obronił więc miejsce na podium tego dzisiejszego konkursu, ale nie obronił żółtego plastronu lidera Pucharu Świata. No i widzimy już ta żółta kamizelka w rękach Kamila Stocha. Uśmiechnięty Wiram Tepesz. Choć trochę chyba rozczarowany podstawą swojego rodaka Petera Prewca, no, który miał 0,9 punktu przewagi nad Kamilem po pierwszej serii, a po serii finałowej przegrał z Polakiem 24,1 punktu. No fenomenalnie zaprezentował się dzisiaj Kamil, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej serii. Jego przewaga nad rywalami bardzo, bardzo wyraźna. A czołowa piątka dzisiejszego drugiego konkursu na Millenkopf-Szanse w Willingen niemal identyczna jak wczoraj. Mówiliśmy o tym jedynie na trzecim miejscu. Jerneja Damiana zmienił inny Słoweniec, Peter Prewc. I to dzisiaj szósty, Kraft siódmy, Tepesz ósmy, dziewiąty Damian, dziesiąty Wellinger. Maciek Kot na miejscu szesnastym. No, będziemy mieli także w 30 Dawida Kubackiego, ale jego wynik słabszy, choć lepszy niż wczoraj, bo wczoraj go w 30 nie było, no ale miejsca ósmego po pierwszej serii nie utrzymał.